Największe odkrycie XX wieku. Rozszyfrowanie tej niezwykłej struktury umożliwiło powstanie nowych dziedzin wiedzy. Dało nowe spojrzenie na naturę człowieka, ale także postawiło przed nami nowe, trudne problemy. Od niepamiętnych czasów ludzie byli zafascynowani ogromną różnorodnością świata roślin i zwierząt. Dlaczego na Ziemi żyje tyle gatunków? Wiemy dziś, że powstały one na drodze długotrwałej ewolucji. Pozostają jednak pytania o całą ożywioną przyrodę. Kim jesteśmy my, ludzie? Co łączy nas ze zwierzętami i roślinami? Skąd biorą się różnice? Od lat naukowcy, genetycy badają informację zapisaną w nici kwasu deoksyrybonukleinowego zwanego DNA. Rozcinają ów kwas nukleinowy na mniejsze fragmenty, rozdzielają je w polu elektrycznym i po wywołaniu analizują ich położenie w żelu. Wnioski bywają zaskakujące. Jesteśmy spokrewnieni z kukurydzą. Badania genetyczne pozwalają obecnie na wykazanie podobieństw między bardzo różnorodnymi organizmami. W naszych badaniach wykazaliśmy, że jedno z białek roślinnych, występujące zarówno u łubinu, jak i u kukurydzy, występuje również u człowieka i zwierząt. Ponadto wykazuje bardzo silne podobieństwa budowy. Wszyscy już wiedzą, że bardzo mało nasz DNA różni się od DNA szympansa. Ta różnica to niecały procent. Jednakże wykonane przez nas badania wskazują, że takie podobieństwa dotyczą całego świata ożywionego. Ogromny procent kwasu nukleinowego w komórkach roślin, zwierząt i ludzi jest identyczny. Jeśli tak, to powstaje problem. Dlaczego różnimy się od naszych genetycznych współbraci? Dlaczego roślina różni się od człowieka? Kilka różnic widzimy. My i rośliny i wszystkie inne organizmy mamy ten sam DNA, w sensie chemicznym ten sam, który warunkuje to, jak wyglądamy, jak się zachowujemy. Otóż to jest pewien paradoks, który wynika z faktu, że niepotrzebnie rozpatrujemy, zastanawiamy się nad tym DNA jako nad substancją chemiczną. Właściwie trzeba by patrzeć na to, jak na sposób kodowania informacji. I wtedy to staje się jasne, bo analogia jest bardzo prosta. Podobne pytanie można zadać w odniesieniu do alfabetu. Jak to jest, że tym samymi literami można napisać książkę kucharską i Wojnę i pokój? To jest dokładnie ta sama kwestia. Więc DNA jest po prostu uniwersalnym systemem zapisu informacji, w którym można zapisać wszystko. I system, w którym zapisane są rośliny, jest po prostu inną książką, i system, w którym my jesteśmy zapisani, to jest też inna książka. Kwas deoksyrybonukleinowy, zwany w skrócie DNA, jest uniwersalnym systemem zapisu informacji. Świadczy o tym, że pochodzimy od jednego praorganizmu, który w praoceanie dał początek życiu. Wyglądamy odmiennie dzięki drobnym różnicom w budowie kwasu nukleinowego, ale mamy wspólną przeszłość. Już dawno wiedziano, że informacja, jaką dziedziczymy po przodkach, jest zawarta w nici DNA. Jednak nikt nie wiedział, w jaki sposób jest przekazywana komórkom potomnym. W 1953 roku James Watson i Francis Crick rozszyfrowali strukturę tej najważniejszej cząsteczki. Hipoteza polega na tym, że mamy spiralę DNA złożoną z cukrów i z grup fosforanowych. I wewnątrz znajdują się zasady azotowe. Jeżeli spojrzymy tutaj, to te zasady azotowe ustawiają się też w formie takiej helisy. I to, co zaproponował Watson i Crick wtedy, to zaproponował, że tak zbudowane jest DNA i od razu to implikowało, jak to DNA może się powielać. Taka reakcja powielania DNA nazywa się replikacją. Przez 10 lat pracowałem nad replikacją DNA wirusa lambdy i zrekonstruowałem in vitro, a więc w próbówce, krok po kroku każdy etap, który polega na powieleniu tej struktury DNA. A więc bez tego rodzaju informacji, która była zaproponowana w 1953 roku, dokładnie wtedy, kiedy się urodziłem zresztą, nigdy takiej pracy bym nie wykonał. Obecna w każdej komórce dwumetrowa nić kwasu deoksyrybonukleinowego, zwanego DNA, ma strukturę helisy, czyli podobną do nawiniętej spirali grzejnika elektrycznego. Jest to mała cząsteczka o bardzo dużej pojemności informacyjnej. Ilość zgromadzonych tam informacji przekracza pięciokrotnie zawartość tej biblioteczki, która znajduje się za moimi plecami.
Informacja ta zapisana jest w postaci liter, których oceniamy na 3 miliardy. Litery te można pogrupować w wyrazy, które są trzyliterowe, oraz z tych wyrazów zbudowane są zdania, które mają pewną analogię do genów. Geny zgromadzone są, powiedzmy, w księgi, których jest 23, zwanych chromosomami. Ta ilość informacji stanowi podstawę do zrozumienia funkcjonowania każdego organizmu. Ten tekst jest trudny lub wręcz niemożliwy do odczytania. Każdy znak z osobna jest nam znany. Wyobraźmy sobie jednak pomieszane litery, które stanowią szyfr życia. Naukowcy od lat dążą do odczytania tej informacji zapisanej w kwasie deoksyrybonukleinowym. Niestety, większa jej część jest dla nas wciąż niezrozumiała. Badania prowadzone w instytutach na całym świecie z każdym dniem powiększają naszą wiedzę na temat tej niezwykłej struktury, nici życia. Na Ziemi żyje 5 miliardów ludzi. Każdy z nas ma swój własny, w zasadzie niepowtarzalny, genetyczny odpowiednik odcisku palca. Identyfikacja za pomocą analizy DNA kwasu nukleinowego jest wykorzystywana nie tylko w sprawach kryminalnych. Od kilkunastu lat wykonywane są badania genetyczne w celu określenia pokrewieństwa. Tego rodzaju badania wykonywane są zarówno dla potrzeb kryminalistyki, jak i w dochodzeniu spornego ojcostwa. Jako biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu mam możliwość uczestniczenia w tego rodzaju sprawach i wydawania opinii, które w ostatnim czasie wniosły nową jakość. Otóż po badaniu genetycznym wynik jest jednoznaczny. Albo jest potwierdzenie w przypadku spornego ojcostwa, albo też wykluczenie. Ponoć wszystkie dzieci są nasze. Choć wydaje się to zadziwiające, to jednak badania genetyczne prowadzone na całym świecie wykazały, że w dużym procencie rodzin dzieci mają różnych ojców biologicznych. Tylko w niektórych przypadkach zainteresowanym zależy na ustaleniu prawdy. Wykorzystywane są wówczas najnowsze osiągnięcia wynikające z badań DNA. W przypadku wykluczenia ojcostwa wyraźnie widać, że niektóre cechy dziecka nie mogą być przypisane ani do matki, ani do mniemanego ojca. Taki wynik jest jednoznacznym wykluczeniem. W innych przypadkach wszystkie cechy dziecka przypisać można zarówno do matki, jak i do domniemanego ojca i wtedy jest bezpośrednie wskazanie ojcostwa. Są również przypadki trudne, takich, których domniemany ojciec nie żyje, wyjechał lub ukrywa się. Wtedy w badaniu genetycznym może być zastąpiony rodzicami i również ich badanie wskaże, czy był on domniemanym ojcem, czy nie. Tutaj w jednej ze spraw domniemany ojciec nie żył. Zamiast niego do badań zastosowałem krew pochodzącą od jego rodziców. Okazało się, że pewne cechy dziadka występują również u małoletniego. Taki wynik wskazuje, że nieżyjący był ojcem dziecka. Zwinięta śrubowo nić życia, helisa kwasu nukleinowego, jest nie tylko naszym genetycznym odpowiednikiem odcisku palca. Dziś naukowcy potrafią z niej odczytać także wiele innych ukrytych informacji. Między innymi rozszyfrowują pasjonującą historię różnych gatunków. Ta niepozorna roślinka, którą trzymam tutaj dla Państwa, to wątrobowiec. Wątrobowce to najstarsze rośliny lądowe, w związku z tym niezwykle ciekawy obiekt do badań. Znajdujemy się w pokoju hodowlanym naszego instytutu, w którym właśnie hodujemy in vitro, mówimy, czyli w szkle, rośliny takie jak tytoń, torfowce i wątrobowce. Z wątrobowcami jest związana bardzo ciekawa historia, mianowicie 10 tysięcy lat temu, kiedy z terenów Polski cofał się lodowiec, dwa gatunki wątrobowców zasiedlały nowe tereny. Zaczęły współistnieć i wskutek tego, że obcowały ze sobą bardzo blisko terytorialnie, doszło do skrzyżowania się dwóch różnych gatunków wątrobowców. Powstał nowy gatunek. Gatunek ten powstał właśnie 10 tysięcy lat temu, a my dzisiaj dzięki analizie DNA tych gatunków rodzicielskich i nowo powstałego gatunku mogliśmy odtworzyć to zdarzenie w
tym sensie, że powiedzieć, jakie elementy DNA pochodzą od którego z rodziców. Historia tysięcy lat zapisana w komórkach rośliny. Kwas nukleinowy okazuje się być naprawdę krętą linią życia. Przestępca zawsze zostawia ślady. Od dawna wiadomo, że sprawcę można zidentyfikować dzięki daktyloskopii. Metoda ta pozwala niezawodnie wskazać jeden z wielu milionów odcisków palca. Ten, który należy do przestępcy. Ale co zrobić, gdy zbrodniarz nie zostawił takich śladów, albo gdy ciała nieznanej ofiary nie można rozpoznać po odciskach palców? Dowodem mogą być na przykład niedopałki papierosów znalezione na miejscu przestępstwa. Dziś, dzięki poznaniu budowy kwasu nukleinowego, wiemy, że każdy z nas ma swój własny, niepowtarzalny, genetyczny odpowiednik odcisku palca. Ten ślad może nas zdradzić. W tej probówce mam fragment wycinka filtra z papierosa. Na tym wycinku znajduje się ślina, a w ślinie komórki nabłonkowe osoby, która paliła tego papierosa. I z tych komórek nabłonkowych na dalszym etapie badań wyizolujemy DNA osoby, która paliła tego papierosa. Na innym stanowisku pracownik laboratorium bada fragment poszwy, na której znajdują się mikroskopijne ślady. Czy jest to krew sprawcy? Odczynniki pozwalają szybko wyjaśnić sprawę. Zielony kolor potwierdza, że to krew. Ledwie widoczna na płótnie drobina zostaje skierowana do dalszej analizy. W tym czasie trwa już praca nad strzępkiem papierosa. Znikomy na pierwszy rzut oka ślad na ustniku pozwoli na stuprocentową identyfikację sprawcy. Ważnym dowodem może być także odłamek paznokcia, strzęp skóry, a nawet jeden włos. Teoretycznie mogłaby wystarczyć jedna komórka. Wymagana jest najwyższa czystość, by do badanych próbek nie dostał się nawet ślad innej substancji organicznej. W tym etapie badania zwielokrotnimy ilość DNA wyizolowanego z komórki. Jest to niezbędne do późniejszej wizualizacji DNA. Ilość wyizolowanego DNA z śladu jest bardzo niewielka, dlatego musimy go namnożyć. Przeprowadza się zatem proces podobny do tego, jaki zachodzi w komórce. Śladowa początkowo ilość materiału zwiększa się miliony razy. Dzięki temu można zidentyfikować rozdzielone fragmenty kwasu nukleinowego. Codziennie wykonuje się wiele podobnych analiz. Od jakości ich wykonania zależy nie tylko wynik śledztwa, zależy los człowieka. Dlatego wykorzystywane są nowoczesne urządzenia do analizy DNA. W tej chwili widzimy, jak koleżanka nakłada na żel fragmenty namnożonego DNA. Żel ten pozwoli nam na zróżnicowanie próbek, które zostały pozyskane od sprawcy na miejscu zdarzenia, i próbek tych, które zostały dostarczone jako materiał porównawczy. Dzięki obróbce komputerowej ustala się jednoznacznie, czy próbka pochodzi od podejrzanego. Jednak to do sądu należy ocena dowodów, określenie winy i wydanie wyroku. Badania pokrewieństwa i poszukiwanie przestępców to tylko niektóre, choć spektakularne skutki poznania budowy DNA. Jedną z konsekwencji poznania struktury, poznania budowy DNA jest medycyna molekularna. Jest to ta część nauk biologicznych, która ma za zadanie zrozumienie zjawisk patologicznych na poziomie cząsteczek. Więc wyobraźmy sobie, że w danym organizmie zaobserwowano jakiś stan chorobowy, staramy się jego stan ten zrozumieć, powiązując go z jakimś białkiem, to białko następnie przenieść na poziom genu i na poziomie genu starać się zrozumieć, jakie to pojedyncze zmiany nukleotydów, czy liter, które kodują dany gen, powodują określone zmiany. Zaczyna się od kropli krwi pobranej w laboratorium. W Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w oparciu o analizę chromosomów, czy wręcz badania DNA, rozpoznaje się choroby genetyczne. Naukowcy potrafią zidentyfikować gen i wskazać mutację odpowiedzialną za szczególne postacie choroby. Czy w naszych chromosomach, w naszych genach kryje się wada, która może spowodować groźną chorobę? W tej chwili szacuje się, że około 3 do 4 tysięcy spośród 30 czy 40 tysięcy ludzkich genów związanych jest z chorobami u człowieka. Jest to zaledwie 10%. Pytanie, czy wszystkie związki między genami i chorobami zostały już poznane? Na tak postawione pytanie odpowiem nie. Zaledwie 1/3, może połowa tych związków jest już znana.
Zadaniem genetyków jest zatem ustalenie, które geny są odpowiedzialne za cierpienia wielu ludzi. I nie chodzi już tylko o pojedyncze geny. Naukowcy badają takie, które w grupach są odpowiedzialne za choroby. W laboratoriach przeprowadza się tysiące analiz fragmentów DNA. Poszukuje się nowych, tańszych i szybszych metod diagnostycznych. To oznacza możliwość szybszego ostrzeżenia zagrożonych pacjentów. Dziś jednak żądamy także naprawy genów. Naukowcy w wielu instytutach próbują usuwać błędy, jakie popełniła natura. Chcemy opracować metodę naprawy genu, który powoduje chorobę Huntingtona. Jest to choroba nieuleczalna, powodująca upośledzenie umysłowe i ruchowe. Badamy właśnie strukturę RNA, której poznanie umożliwi nam zaplanowanie cząsteczek naprawczych. I również tutaj wykonujemy pierwsze eksperymenty naprawy uszkodzonego genu. Z rozdzielonych fragmentów kwasu nukleinowego wydziela się fragment odpowiedzialny za chorobę i bada jego zmiany. Czy uda się poprawić błędy natury? W banku tkanek w temperaturze ciekłego azotu przechowuje się niewielkie ilości komórek pobranych od pacjentów. Tu w laboratorium Instytutu Chemii Bioorganicznej w Poznaniu sprawdza się, czy wcześniej zaplanowana strategia, sprawdzona w próbówce, okaże się skuteczna w środowisku żywej komórki, komórki pacjenta. Czy będzie możliwe zastosowanie tej terapii w próbach klinicznych w żywym organizmie? Komórki po naniesieniu na pożywkę i namnożeniu w temperaturze zbliżonej do temperatury ciała ludzkiego staną się materiałem do badań. Tak wyglądają ludzkie komórki pod mikroskopem. Pod mikroskopem sprawdzamy, czy zaplanowana przez nas strategia terapeutyczna okazuje się skuteczna w komórce pacjenta. Czyli czy udaje nam się wyeliminować gen zmutowany, pozostawiając w komórce gen prawidłowy, aby nadal pacjent mógł funkcjonować. Niestety, dotychczasowe próby terapii genowych są negatywne lub niepewne. Naukowcy muszą lepiej poznać mechanizmy działania genów. Czekamy na to z wielką nadzieją. Te zwierzęta wyglądają bardzo zwyczajnie. W rzeczywistości dzięki metodom inżynierii genetycznej naukowcy zamienili je w żywe fabryki leków. Powstanie zwierząt transgenicznych to kolejna, po odkryciu antybiotyków, rewolucja w medycynie. Jest to królik transgeniczny, którego niektóre cechy genetyczne zostały zmienione w warunkach laboratoryjnych. Po co ta zmiana została tutaj wywołana? Po to mianowicie, żeby uzyskać produkt, który jest interesujący dla człowieka. W mleku tego królika znajdują się duże zawartości ludzkiego hormonu wzrostu, który ma znaczenie w medycynie. Oczekujemy, by wyniki badań były powiązane z praktyką. Przygotowano już wiele genów człowieka, które obecnie są wprowadzane do komórek bakterii lub zwierząt po to, by mogły wytwarzać potrzebne nam substancje. Dziś brzmi to jak bajka, ale dzięki poznaniu struktury kwasu nukleinowego, tej nici życia, współczesna biologia i medycyna spełniają nasze marzenia szybciej niż zdążymy o tym pomyśleć. Mimo wszelkich zastrzeżeń i obaw, wydaje się, że zwierzęta i rośliny transgeniczne są nadzieją ludzkości. Nadzieją na dostatek żywności na całym świecie i nowe leki produkowane przez żywe organizmy. Czyż to nie zadziwiające i wspaniałe? Miliony gatunków roślin, owadów, zwierząt i uniwersalny sposób zapisu informacji genetycznej. Kwas deoksyrybonukleinowy, zwany w skrócie DNA. Jego badania wciąż przynoszą niespodzianki. Z pewnością nie wykorzystaliśmy jeszcze wszystkich możliwości, jakie daje największe odkrycie XX wieku. Jesteśmy dopiero na początku drogi. Przed nami otwarte nowe horyzonty.